Dzisiaj o wszystkim, proszę Państwa, w naszym radiu Tok FM Eurokończyka i o Ludwiku i Pogawędzki i nie wiadomo jeszcze o czym, aby udowadniać. Proszę Państwa, ja dzisiaj w ogóle jadę z sądu z Świerczewskiego, Solidarności i w ogóle wszystko, co tam na wolę te ulice prowadzą. No i teraz, proszę Państwa, takie ciekawe, to wszystko jest ciekawe, że och i ach. Proszę Państwa, jak przechodziłam przez ratusz Hanki Gronkiewicz-Waltz, to wychodziło dwóch takich, którzy się tak poprawiali, tak dumnie, tak butnie, a nerwowo, bo nasze radio tutaj ma takie dość nerwowe wibracje, no z Warszawy chamskiej nadajemy, nie ma tu standardów ludzkich, nie ma tu, no właśnie mówimy o ratuszu Hanki Gronkiewicz-Waltz, która podpadła, że wyrzucali 40 tysięcy około warszawiaków, wyrzucili na bruk, a niektóre osoby to były przecież, a to na wózku inwalidzkim, a to, no to wiadomo, że to osoby niepełnosprawne, ale co to kogo obchodzi, jeżeli chodzi o mieszkanie, jeżeli chodzi o pieniądze, jeżeli chodzi o kas. No i dwóch takich wychodziło, tak siedem, fochy takie, fochy, tak pokazują na cały plac bankowy, że za mało jakby się nałapali, za mało się nacapali, potem do sądu w lewo.